Na Puls Dnia zaprasza Sonia Kobylańska-Jóźwik. Od soboty Poznań objęty będzie czerwoną strefą. To jest najważniejsza wiadomość dnia, a dziś jest czwartek, 15 października. Minęła 21. Dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia. Od soboty Poznań w czerwonej strefie. Wciskamy hamulec. Wciskamy ten hamulec nie w trybie czy na sposób delikatnego hamowania, tylko wciskamy ten hamulec z całej siły. Szkoły wyższe oraz szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Ponad 8 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w całym kraju. Pada kolejny dobowy rekord. Szpital w Wolicy znów będzie leczył pacjentów z COVID-19. Który już był szpitalem jednoimiennym. Tutaj ten szpital ma pewne doświadczenia. To już pewne, Poznań wchodzi do strefy czerwonej, tak samo powiat poznański i kilka innych powiatów w całym naszym regionie. Oznacza to, że od soboty zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa, takie jak ograniczenie liczby klientów w sklepach, czy od poniedziałku zakaz organizacji wesel. Zmiany dotyczą także szkół, basenów i siłowni. O nowych ograniczeniach Emil Górny. Kolor czerwony na tej mapie oznacza, że już od najbliższej soboty, między innymi w Poznaniu i w powiecie poznańskim, będą obowiązywały nowe ograniczenia. Ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na jedną kasę. Zakaz organizacji imprez okolicznościowych, takich jak wesela czy konsolacje. Zgromadzenia nie będą mogły być większe niż 10 osób. Do tego w strefie czerwonej, ale także w żółtej, lokale gastronomiczne będą czynne od 6 do 21. W komunikacji miejskiej maksymalnie zajęte będzie mogło być 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich. Szkoły wyższe oraz szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Szkoły podstawowe i przedszkola mają działać bez zmian. Strefa czerwona w Poznaniu i w powiecie oznacza, że od soboty zamknięte będą baseny czy siłownie, a wydarzenia sportowe będą się mogły odbywać bez udziału publiczności. Mniej ludzi będzie mogło być także w kościołach, bo będzie to jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. W przypadku wydarzeń kulturalnych udział będzie mogło brać jedynie 25% publiczności. Sytuacja, w której Polska się znajduje, różni się od tej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu. Dziś wirus nie wybucha w ogniskach. Dziś wirus jest szeroko rozprzestrzeniony. Mówimy o transmisji poziomej. W przypadku Wielkopolski w strefie czerwonej znalazły się oprócz Poznania i powiatu poznańskiego także powiaty gostyński, międzychocki, rawicki i wolsztyński. Wciskamy hamulec. Wciskamy ten hamulec nie w trybie czy na sposób delikatnego hamowania, tylko wciskamy ten hamulec z całej siły. To wciśnięcie hamulca jest konieczne. Konieczne po to, żeby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej. Ten hamulec wciśnięty będzie także w strefie żółtej, gdzie na przykład wesela będą się mogły odbyć jedynie przy udziale 20 osób, jednak bez zabawy tanecznej. W takich strefach szkoły wyższe i ponadpodstawowe będą pracować w trybie mieszanym. Głównym elementem naszej dyskusji przy obostrzeniach były oczywiście szkoły. Szkoły, które same w sobie nie generują dużych ognisk zachorowań, ale dzieci rzeczywiście te zachorowania przynoszą do osób starszych. Dziś o zachowanie dystansu i między innymi przejście na pracę zdalną apelował także na konferencji prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Apeluję też do wszystkich, by te kontakty zewnętrzne ograniczyli do absolutnego minimum. Byśmy ponownie zadbali o seniorów. Tymczasem od dzisiaj, podobnie jak wiosną, wróciły godziny dla seniorów. Oznacza to, że sklepy będą dostępne między 10 a 12, tylko dla osób powyżej 60 roku życia. Takie zasady obowiązują w sklepach spożywczych, aptece, drogerii czy na poczcie. Z godzin dla seniorów wyłączone są jednocześnie stacje benzynowe, sklepy odzieżowe, sklepy z AGD i RTV i markety budowlane. W mojej opinii każdy sposób, który ma spowodować izolację czy też oddzielenie osób z grup ryzyka, a seniorzy są właśnie taką grupą, od pozostałej części społeczeństwa jest dobry. Nowe obostrzenia oraz zaktualizowana lista powiatów w strefach wejdą w życie już w najbliższą sobotę. Wyjątkiem będą jednak zasady dotyczące wesel, zarówno w strefie żółtej i czerwonej. Wejdą w życie od poniedziałku. Jednak zdaniem ekspertów dodatkowe obostrzenia są teraz konieczne. W tej chwili jesteśmy w takiej fazie epidemii,
że właściwie inne metody już przestają działać, dlatego że widzimy wielopunktowe rozprzestrzenianie się wirusa w domach rodzinnych, wśród domowników, wśród rodzin. Dlatego warto pamiętać o tak pozornie doskonale znanych zasadach jak dystans, noszenie maseczek i częste mycie rąk. Emil Górny, Puls Dnia. Ponad 8 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w całym kraju. To podwojenie tej liczby w ciągu zaledwie tygodnia. W Wielkopolsce 835 nowych przypadków. Minionej doby odnotowano 8099 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Dla porównania wczoraj liczba nowych zakażeń wyniosła około 6,5 tysiąca. To dobowy rekord, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń. Na COVID-19 zmarło kolejnych 91 osób. Tymczasem w Wielkopolsce przybyło ponad 830 pacjentów zakażonych koronawirusem. Najwięcej 313 w powiecie poznańskim, natomiast w samym Poznaniu mamy 194 nowe przypadki. Jak informuje sanepid do specjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w Poznaniu przy ulicy Nowowiejskiego trafiło 1,5-miesięczne niemowlę. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 397 zgonów. Dziś w regionie zmarło 5 osób. Krytyczna jest sytuacja szpitala przy Szwajcarskiej. Placówka maksymalnie może pomieścić 406 pacjentów, a obecnie jest ich o 10 osób więcej. Dlatego wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zdecydował, by przywrócić szpital w Wolicy jako szpital zakaźny. Więcej miejsc będzie także w szpitalach powiatowych. O szczegółach Mateusz Mękina. Mamy 416 pacjentów i ta pojemność szpitala wynosi 406. To najnowszy raport odnośnie sytuacji w szpitalu przy Szwajcarskiej. Prezydent Jacek Jaśkowiak alarmuje, że taki bilans pacjentów może utrzymać się tylko przez krótki czas. Brakuje także remdesiviru, leku, który wspomaga leczenie koronawirusa. Otrzymaliśmy dzisiaj rano 88 dawek tego lekarstwa, natomiast to jest dawka, która wystarcza dla 14 pacjentów, a mamy w szpitalu w tej chwili 416. Ze względu na zajęte wszystkie łóżka w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk postanowił zwiększyć liczbę miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19. Przywracamy szpital w Wolicy, który już był szpitalem jednoimiennym. Tutaj ten szpital ma pewne doświadczenia. W Wolicy od soboty ma być dostępnych 120 nowych łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Decyzją wojewody wielkopolskiego liczba łóżek ma się zwiększyć do niemal 1200 miejsc, bo nowe łóżka powstaną także w szpitalach powiatowych. Zależy mi na tym, abyśmy sukcesywnie zwiększali łóżka, tworzyli bazę łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19, czyli tych łóżek na drugim poziomie w poszczególnych powiatach Wielkopolski. Takie rozwiązanie zdaniem wojewody ma znacznie odciążyć szpital przy Szwajcarskiej. Nowe oddziały powstaną m.in. w szpitalach powiatowych w Pleszewie, Kępnie, Ostrowie Wielkopolskim czy Śremie. To pozwoli przyjąć 180 nowych pacjentów. Ale sytuacja wygląda krytycznie w samym Poznaniu, dlatego pojawił się pomysł, żeby powstał drugi szpital zakaźny w naszym mieście. Szpital polowy mógłby powstać chociażby na międzynarodowych targach poznańskich. Postawić szpital to nie jest problem. Pytanie, kto będzie go obsługiwał? Przecież nam dramatycznie brakuje lekarzy, personelu pielęgniarskiego, medycznego, więc co z tego, że postawimy szpital polowy, jak nie będzie miał go kto obsługiwać? Ale według nieoficjalnych informacji drugi szpital zakaźny miałby powstać w szpitalu MSWiA. Wojewoda wielkopolski dziś nie potwierdził tych informacji. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i nie ukrywam, że rozważamy różne wersje, łącznie z tymi, o które państwo pytacie, związanymi ze szpitalami w Poznaniu. W tej chwili nie ma jeszcze decyzji co do kolejnego szpitala w Poznaniu. Rządzący apelują, by przestrzegać obostrzeń sanitarnych. Aby nie trafić do szpitala, wystarczy stosować się do zasad, a te często są bardzo proste. Dziś Światowy Dzień Mycia Rąk i z pozoru taka prosta czynność w połączeniu z obowiązkową maseczką i dezynfekcją może uchronić nas przed niechcianą wizytą w szpitalach, a tam jest coraz więcej pacjentów zakażonych COVID-19. Mateusz Mękina, Puls Dnia.
Mimo epidemii poznańskie cmentarze raczej nie będą zamknięte na wszystkich świętych. Tak dał dziś do zrozumienia prezydent Jacek Jaśkowiak. O szczegóły pytamy Seweryna Lipońskiego, z którym się teraz łączymy. Dobry wieczór, Seweryn. Powiedz, skąd taka decyzja? Zacznijmy od tego, że żadnej wzmianki o cmentarzach nie ma w tych nowych obostrzeniach ogłoszonych dzisiaj przez rząd. Ani w przypadku żółtej strefy, ani w przypadku czerwonej strefy, a przypomnijmy jeszcze raz, Poznań jest już objęty, będzie od soboty objęty tak zwaną czerwoną strefą, nie ma ani słowa o cmentarzach. Czyli stosując zasadę, co nie jest zabronione, jest dozwolone, cmentarze nadal pozostają otwarte w całej Polsce, można na nie wchodzić. Oczywiście stosując zasady bezpieczeństwa, takie jak utrzymywanie odległości od innych ludzi i oczywiście obowiązkowe noszenie maseczek, zasłanianie twarzy, nosa i ust. Tak jak właściwie wszędzie, tak również na cmentarzach ta regulacja oczywiście obowiązuje. Poznańskie cmentarze mógłby ewentualnie ze względów bezpieczeństwa zamknąć prezydent miasta. Natomiast Jacek Jaśkowiak, pytany o tę sprawę dzisiaj w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych 1 listopada, odparł, że nie ma takich planów, żeby zamykać czy jakoś ograniczać wstęp na cmentarze. Posłuchajmy, jak to uargumentował. To są indywidualne decyzje i jeżeli zachowamy środki ostrożności, to w mojej ocenie wizyta sama na cmentarzu nie stanowi wielkiego ryzyka. Problemem oczywiście będzie dotarcie na cmentarz, czy to samochodem, czy to komunikacją publiczną. Oczywiście po pierwsze bardzo bym prosił o to, by państwo te wizyty na cmentarzach u swoich bliskich w czasie tutaj rozciągnęli, żeby to nie było wszystko w jeden dzień. Wszystko wskazuje więc na to, że zarówno poznańskie Unikowo, jak i poznańskie Miłostowo, przy którym się teraz znajdujemy, 1 listopada i również w pozostałe dni dookoła tej uroczystości, tego dnia, będą otwarte dla poznaniaków, którzy zechcą odwiedzić groby bliskich czy znajomych. Tak czy inaczej, prezydent Jaśkowiak sugerował dość jednoznacznie, żeby jednak te odwiedziny rozłożyć w czasie, żeby to niekoniecznie był 1 listopada. Prezydent Poznania nie jest zresztą jedynym, który o to zaapelował. Choćby arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, w wydanym ostatnio dekrecie o duszpasterstwie w dobie pandemii, sugerował również księżom, aby przekazali swoim wiernym, aby niekoniecznie 1 listopada odwiedzali groby, tylko żeby również rozłożyli to w czasie, w trakcie całej tak zwanej oktawy uroczystości Wszystkich Świętych, czyli konkretnie od 1 do 8 listopada. Taka sugestia również ze strony metropolity poznańskiego wyszła. Lekarze, specjaliści idą właściwie jeszcze dalej i sugerują w różnych wywiadach, rozmowach, również na naszej antenie, że tak naprawdę te wizyty na cmentarzach powinny już teraz być rozłożone w czasie, tak żeby unikać jak najbardziej tych wszystkich zgromadzeń, dużej liczby ludzi, którzy będą jednocześnie jechać na cmentarz, zwłaszcza komunikacją miejską, odwiedzać groby bliskich, gdzieś przemieszczać się i stykać ze sobą na cmentarzu. Znamy te obrazki z 1 listopada. Zwykle rzeczywiście są tłumy na poznańskich cmentarzach, zwłaszcza tych największych nekropoliach, na Unikowej i na Miłostowie. Stąd te sugestie lekarzy, żeby tego w tym roku, w tych okolicznościach po prostu uniknąć. Miasto przy okazji przypomina o jeszcze jednej sprawie, o takiej specjalnej darmowej usłudze przeznaczonej dla najstarszych poznaniaków po 80 roku życia, takich, którzy nie mogą liczyć na niczyją pomoc, jeśli chodzi o odwiedziny na grobach, o uprzątnięcie nagrobków swoich bliskich. Taka usługa za darmo takim ludziom przysługuje. Przypominam jeszcze raz, po 80 roku życia w ramach miejskiego pakietu Viva Senior można zadzwonić do miasta pod numer, który mam nadzieję już teraz się państwu wyświetla, albo za chwilę państwo go zobaczą. To jest 61 646 33 44. Pod tym numerem można złożyć takie zamówienie na tę darmową usługę, wyjaśniając o czyj grób chodzi, gdzie on się znajduje i co dokładnie ma być na nim posprzątane, co dokładnie ma być na nim zrobione. Jeśli podamy na przykład adres e-mail, to możemy też dostać zdjęcia, jak wyglądał nagrobek przed uprzątnięciem i jak wygląda po uprzątnięciu. Taka usługa zostanie za darmo również wykonana. Ta usługa działa praktycznie przez cały rok, ale wiemy, że teraz nabiera szczególnego znaczenia właśnie w kontekście raz, że panującej epidemii, a dwa, że przysługuje ona osobom faktycznie starszym, po 80 roku życia, a jak wiemy, to jest szczególna grupa ryzyka, która w tych trudnych czasach, w tej dobie epidemii zapewne wolałaby mimo wszystko zostać w domu. To był Seweryn Lipoński, bardzo dziękuję za wszystkie te szczegóły.
O tym, co oznacza czerwona strefa dla naszej gospodarki, rozmawiałam dzisiaj z gośćmi Otwartej Anteny. Posłuchajmy fragmentu. Teraz liczyliśmy na odbicie i na zrekompensowanie strat z drugiego kwartału. Proszę pamiętać, że ten drugi kwartał był tragiczny, jeżeli chodzi o gospodarkę, a mieliśmy dużo mniej zachorowań i też nasza służba zdrowia nie była w tak fatalnym stanie. Więc w tym momencie sytuacja na giełdzie to nie tylko wynik obostrzeń czy czerwonej strefy w miastach i w kraju, to wynik tego, co się dzieje i w Europie, i na świecie, i tego, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. No, giełda niestety nie lubi braku kontroli, nie lubi niepewności. Więc ta niepewność to jest główne zagrożenie. Co się jeszcze może wydarzyć? To może się wydarzyć to, że my będziemy się czuli zagrożeni i to też nie sprzyja gospodarce, no bo tak gwałtownie odbudowany popyt dawał nam nadzieję, że skoro jesteśmy w stanie nadrobić kwartał w ciągu kolejnego kwartału, czyli tego trzeciego, no to czwarty już będziemy wyrównywać. Może z recesji nie mieliśmy nadziei, że wyjdziemy, ale na pewno liczyliśmy na to, że ten czwarty kwartał pozwoli nam na jeszcze większe odbicie niż dotychczas i na koniec roku dalej będziemy się szczycili, chwalili najniższą recesją chociażby w Unii Europejskiej. Dotknięte mocno były te branże, tak szeroko mówiąc, wystawiennicza, eventowa czy hotelarska plus gastronomiczna. To te branże już silnie były dotknięte pandemią. Natomiast teraz można powiedzieć, że to drugie uderzenie będzie dla nich jeszcze bardziej pewnie dotkliwe, dlatego że nie zdążyły się podnieść po tym pierwszym, po tej pierwszej fali, a teraz przychodzi druga. Natomiast znowu rykoszetem dostanie się tak naprawdę całej gospodarce, a tym może niewymienionym przeze mnie branżom trochę słabiej, powiedzmy tej handlowej, bo handel można jeszcze realizować przez internet, można dokonywać zakupów online, natomiast też nie wszystkich i nie wszystkie usługi można kupować online. Oglądają Państwo podsumowanie wydarzeń dnia. Zobaczmy, co jeszcze w programie. Mieszkańcy kamienicy na Kantaka bez ogrzewania. I ja po prostu już opadam się. W domu jest zimno. Dzieci mam, dwójkę. Od 3 lat jest wieczny problem z tym wszystkim. Lusterka dzisiaj zostanie usunięta. Szczęśliwy finał poszukiwań Manula, który uciekł z poznańskiego zoo. Bardzo wygłodzony, bardzo wychłodzony i przede wszystkim bardzo, bardzo zły. Oczywiście sprawnie został złapany. Numer 112 może uratować życie, przekonują organizatorzy pierwszej w kraju ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej numeru alarmowego. O szczegółach rozmawiałam dziś z koordynatorką projektu z Fundacji ICAT Magdaleną Chrapek-Wawrzyniak. Posłuchajmy. Staraliśmy się w naszej kampanii przede wszystkim zwrócić uwagę na to właśnie, jak prawidłowo, jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie pod numerem 112. Może ono być naprawdę krótkie. Operatorzy podczas przygotowywania materiałów merytorycznych zwracali uwagę, że tak naprawdę zgłoszenie jakby przeprowadzone według schematu, który przekazują nasze spoty czy materiały informacyjne, może trwać około minuty, dokładnie tyle, ile trwa spot. Dzwonimy oczywiście ze sprawami, które dzieją się teraz, przed chwilą, alarmowymi, czyli bardzo niebezpiecznymi, zagrażającymi, tak jak już wspomniałam, życiu, zdrowiu, mieniu, naszym środowisku, bezpieczeństwu, czy też bezpieczeństwu porządkowi publicznemu. Na pewno nie jest to telefon informacyjny. W tej chwili telefon 997 jest zintegrowany z numerem 112 i dzwoniąc pod ten numer, dzwonimy się nie na policję, tylko dokładnie na 112. Wiele telefonów po 997 do tej pory było tak naprawdę informacyjnych. Ktoś chciał się skontaktować z dzielnicowym, uzyskać jakąś informację i nadal jednak ta świadomość, że te 997 jest już odbierane przez 112, wprowadza w jakimś sensie w błąd i ludzie też dzwonią tam, obywatele, informacyjnie. Także jak najbardziej nie jest to telefon informacyjny, a alarmowy w sytuacjach naprawdę realnego zagrożenia. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Kantaka skarżą się na brak ogrzewania. W środku dnia w mieszkaniach temperatura sięga 15 stopni, a w nocy jest jeszcze zimniej. Awarie powtarzają się już od 3 lat. Problem znany jest zarządzającym kamienicą ZKZL-u. Kiedy kaloryfery będą w końcu grzać, o to pytał dziś Emil Górny. I ja po prostu już opadam się. W domu jest zimno.
Dzieci mam, dwójkę. W domu pani Anny jest zimno, bo od początku sezonu grzewczego, czyli od 1 października, kaloryfery nie działają. Okres grzewczy tak od tego października się zaczął, ale dzwoniliśmy, żeby przyspieszyć, no bo było już coraz zimniej. Dlatego oni doskonale wiedzieli, że ten. No i potem od razu się okazało, że u nas akurat nie grzeją i od razu dzwoniliśmy. I dzwonimy codziennie, dosłownie codziennie. Jednak zdaniem mieszkańców telefony ZKZL-u pozostawały głuche, a to nie pierwszy sezon grzewczy, kiedy pojawia się problem z ogrzewaniem. Kilka lat temu kamienica przeszła modernizację. To właśnie wtedy zmienił się system grzewczy z pieców kaflowych na bardziej ekologiczny. To nam odcięli te piece i ten program Kawka zrobił. Znaczy dał pieniądze chyba na to, żeby nam zrobili te kaloryfery. No i są kaloryfery, z których nie możemy używać, bo po prostu są zimne. Tyle rzucamy. No taka atrapa kaloryferów. Jest, bo. Nic z tego nie wynika. W budynku w sumie są dwie instalacje odpowiadające za działanie kaloryferów. W tym przypadku kaloryfery nie działają w jednym pionie mieszkań. Mieszkańcy, jak sami mówią, są bezradni, bo w dzień temperatura w mieszkaniu sięga zaledwie 15 stopni, a w nocy jest jeszcze zimniej. Jak się wstaje po prostu z łóżka, no to czuć ten chłód. Także, no mówię, no oni nic po prostu, nic nie robią w tym kierunku, żeby nam pomóc. Sami mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali do ZKZL-u problem z instalacją. Jednak mimo to część napraw i wizyt techników nic nie dawała. Od 3 lat jest wieczny problem z tym wszystkim, nie? ZKZL informuje jednak, że problem kamienicy przy ulicy Kantaka jest urzędnikom znany. Według tego, co przekazał nam rzecznik jednostki, jeszcze dzisiaj usterka miała zostać usunięta. Ta usterka wzięła się z tego, że najemca lokalu użytkowego, który znajduje się w tej kamienicy, zmieniał po prostu instalację. To było bez naszej wiedzy. Gdzieś prawdopodobnie został tam zrobiony błąd. Jak poinformowali mieszkańcy, kaloryfery zostały już włączone. Emil Górny, Puls Dnia. Uwaga kierowcy, już od jutra zmiana organizacji ruchu na ulicy Grunwaldzkiej w związku z ruszającym remontem. O sprawie piszemy na portalu wtk.pl. Od piątku rozpocznie się wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu, z kolei od przyszłego tygodnia zacznie się zrywanie nawierzchni. Prace obejmą odcinek od między ulicą Jugosławiańską aż do Słonecznej, ale z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Grochowską. Już w ten weekend ruszą prace przygotowawcze, polegające m.in. na wprowadzeniu nowego oznakowania. Utrudnienia potrwają do 23 października. Mamy dobrą wiadomość. Manul, który uciekł z poznańskiego zoo, został odnaleziony. Przez tydzień żył na terenie ogródków działkowych przy Jeziorze Maltańskim. Zmęczone zwierzę po powrocie do zoo zapadło w głęboki sen. O sytuacji zdrowotnej zaginionego Manula opowiedziała przed naszą kamerą Małgorzata Chodyła, rzecznik prasowy poznańskiego zoo. Rewelacyjna informacja. Bardzo się cieszymy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wszystkie sygnały od Państwa, które pomogły nam namierzyć okolice, w której Manul się znajduje. Dzisiaj otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie. Okazało się, że nasz Manul jest już całkiem niedaleko zoo. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że przebywa na terenie działek przy ulicy Krańcowej na wysokości Term Maltańskich. No, nasza ekipa była pod telefonem już od wielu dni, także w ciągu 10 minut znaleźli się na miejscu. Rzeczywiście okazało się, że to jest nasz Manul. Bardzo wygłodzony, bardzo wychłodzony i przede wszystkim bardzo, bardzo zły. Oczywiście sprawnie został złapany, przetransportowany w kontenerku do nas, do domu. W tej chwili otrzymał, oczywiście zaraz po przyjeździe otrzymał środki na odrobaczanie, specjalne lekarstwo podnoszące odporność, jest w osobnym kotniku, został troszeczkę nakarmiony i zaraz po tym zasnął mocnym snem. Domyślamy się, że jest mocno wymęczony, mocno wycieńczony, wychudł, tak rzeczywiście to widać. No i oczywiście teraz będziemy obserwować, ale jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że udało się naszego wspaniałego, cennego kota odnaleźć. Za nami pochmurny dzień. Czy jutro możemy liczyć na ładną pogodę? O tym Bartosz Bartkowiak.
Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy poranek przywitał nas dużą ilością chmur i wygląda na to, że nadchodzący wieczór, nadchodząca noc również takie będą. Także poranek i jutrzejszy dzień będą pochmurne, więc musimy uzbroić się w cierpliwość, bo promieni słońca będzie na pewno jutro nam brakować. W całym naszym kraju jutro zachmurzenie całkowite, niższe wartości temperatur na południu i w centrum tam po 8 kresek powyżej zera i opady deszczu. Tych w szczególności możemy spodziewać się w Krakowie na południu naszego kraju po 9 kresek powyżej zera na południowym zachodzie oraz na Suwalszczyźnie. Tam również zachmurzenie całkowite, ale już bez opadów atmosferycznych. Za to najcieplej jutro na północnym zachodzie. Tam 11 kresek powyżej zera. Tak będzie w Szczecinie. Również dużo chmur. Zobaczmy jeszcze wspólnie, jak sytuacja pogodowa będzie się zmieniać w Wielkopolsce, bo tutaj także w nocy zachmurzenie całkowite w całym naszym regionie. Niższe wartości temperatur na południu. Tam w Kaliszu już w nocy 4 kreski powyżej zera, więc powoli wraz z kolejnymi dniami zbliżamy się do wartości około 0 stopni Celsjusza i być może pierwszych przymrozków. Te głównie będą występowały w nocy, ale jeszcze te przed nami. Jutro, dzisiaj w nocy jeszcze 7 kresek powyżej zera w Koninie, Lesznie i Pile. Również zachmurzenie całkowite. Najcieplej w nocy będzie w Poznaniu i w Olsztynie. W ciągu dnia zachmurzenie całkowite utrzyma się w Wielkopolsce. Znowu najchłodniej będzie na południu w Kaliszu. Tam 9 kresek powyżej zera. W Poznaniu po 12 i w Olsztynie również 12, po 10 w Pile i Koninie, a 11 w Lesznie. Tak kształtuje się sytuacja pogodowa na najbliższy dzień. Ja dziękuję Państwu za to spotkanie z serwisem Meteo, życząc dobrego wieczoru i do zobaczenia. W podsumowaniu wydarzeń dnia to już wszystkie informacje. W imieniu całego zespołu dziękuję Państwu za dzisiaj, za uwagę, a jutro startujemy o godzinie 17. Zapraszam w imieniu Emila Górnego. Dobranoc.